Siema, siema, jestem Rajo Dzipek, to jest kolejny odcinek z naszej serii Na Wschodzie. Oczywiście to jest odcinek chyba szósty albo siódmy, nie pamiętam do końca. Nieważne, w każdym razie wracam sobie ogólnie spod sklepu, ponieważ przeglądam sobie katalogi troszeczkę. Prawdopodobnie będę kupować sobie jakąś kabinę do 3PK, ponieważ 3PK będzie potrzebny nam, co by nie było. Też trochę w zimie, bo ma tura, więc fajnie, żeby tam w chemii trochę cieplej było, jak się będzie też tam przy tych krówkach działało. Więc spoko. Przy okazji też mam dla was info. Nie wiem, kiedy ten odcinek wychodzi, ale w każdym razie wiem mniej więcej, kiedy wychodzi ten trzypek. Ale płynne przejście, powiecie. Dokładnie, że tak. Słuchajcie, tak, to nie jest fake. Trzypek faktycznie będzie wychodził. Prawdopodobnie, jak ten film oglądacie w piątek chyba, to może trzypek już nawet jest na Mudhubie, ale wiem od suchego, że trzypek niedługo będzie miał swoją premierę. Także super sprawa. Bardzo się z tego cieszę, mam nadzieję, że wy też. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subik na kanał, oczywiście follow jak na Twitchu i napiszcie hashtag 3P, żeby po prostu pomóc suchemu w tym pięknym przedsięwzięciu, jakim jest wydawanie po prostu 3PK. Oczywiście będzie w paczce, tak jak poprzednie, tamte maszynki. Czy będzie to po prostu do paczki, ale to chyba już wiecie suchego. W każdym razie super sprawa. No i też będę się troszkę ją wyremontować, bo wiecie, ona jest w starej wersji. Ja muszę troszkę sobie tutaj te lampy, powiedzmy, już przytwierdzić do maski i jakąś kabinę zamontować. Więc dawajcie znać, jakie też kabiny chcecie. A my dzisiaj ogólnie lecimy z akcją sianokosów w sumie. Więc ja sobie tutaj zasiadam na 3PK. I wam też pokażę troszkę zmian, jakie nastąpiły ogólnie na naszym gospodarstwie, bo troszkę też ich jest. Dzisiaj ogólnie chciałem wygosić łąkę naszą i chciałbym też ją przetrząsnąć, bo chcemy mieć suchą lucernę, a nie półsuchą. Dlatego też, ale dzisiaj fajny odcinek, tak suchy i to lucerna sucha. Znaczy lucerna dzisiaj będzie półsucha akurat. No, ale to dobra. Jakoś się postaram tak, kurczę, że równo to podjechałem. Trochę tak, o. O matko. Wiecie co, może troszkę sobie odjadę, tak? Dobrze. I teraz sobie troszkę może przesuniemy tą kosiarkę, o ile się będzie udało przesunąć. Chyba, wiecie co, niestety będę musiał podjechać, o tak. Dobra, podjedziemy sobie jakoś w ten sposób. Chyba spoko. Wiedzę sobie z tej strony. Zapinamy to wszystko, co potrzeba. Okej. Dobra. Ojej, tam motylek trochę ucierpiał, ale to nic, dobra. No idziemy na łąkę. Też właśnie za chwilę będziecie widzieć. O! Pan taka sobie wibruje, czy mi się wydaje? O, chodzi sobie, więc fajnie. Kozak borsuk. No i właśnie, przy okazji przyczepę musiałem wyciągnąć, ponieważ dzisiaj będziemy sporo sobie tutaj jeździć. Pokażę wam, jak poukładam wszystkie te kostki, bo dostaję jeszcze sobie MTZ-cik. No i kostki wyglądają o tak, nie? Jest tutaj sporo tego, ponieważ aż chyba dwie warstwy zostały ułożone. Więc po samą górę załadowałem. Tu się załadowa trzecia. O! Kostka to będzie nam później potrzebna. Więc tak to sobie wygląda. Myślę, że spoko, na pewno trochę wystarczy na tej słomy. Propos słomy też mają tutaj sporo. Krówki nasze. O, to jest dokładnie. No i dzisiaj będziemy chcieli dostarczyć troszkę im tego trawy. Myślę, że spoko, ponieważ na końcu odcinka będę chciał wykosić sobie troszkę to podwórko. Bo ktoś pisał mi, nie pamiętam już kto, dokładnie kto, żebym wykosił sobie podwórko, bo strasznie zarośnięte jest. Więc racja, wykosimy sobie. Ale dobra, nie zwlekając, bo pracy ogrom, a ja stoję i gadam głupoty, nie? Więc ruszam oczywiście na naszą łąkę. I przy okazji wam pokażę tutaj fajną rzecz, ponieważ, patrzcie, mam już fajny przejazd. Po prostu trawa mi tu rośnie sama z siebie, tak z dupy, więc spoko. I tutaj też powstała sobie droga, bo sobie często jeżdżę, więc przez to pole, więc sobie przez środek zrobiłem taką drogę tutaj, w tym miejscu. Ona jest taka trochę szersza, bo wiadomo, że to jest roztłuczona. Ale się kurzy. Matko bosko. Więc trochę to jest rozpoczęte. Przy okazji też tam fajnie podzieliły się na dwa pola, więc będziemy mogli mieć tutaj bliziutko do różnych jakichś tam rzeczy na szybko, nie? Powiedzmy, nie wiem, jakieś pole zadałem na szybkości, więc fajnie. Myślę, że trochę ten bar jest spoko, jak mi się też podoba ta łapeczka w górę, bo myślę, troszkę się na nią postarałem, ale jeszcze jest trochę do poprawy, więc wiadomo, jak to działa. Okej. Czy ja naprawdę włączyłem kierunek? Na polnych drogach? To już jest takie zboczenie chyba zawodowe, że jeździsz po prostu z kierunkami, nie? Ale lepiej tak niż bez. No i cóż, dzisiaj piąteczek, piątuniu. A będzie taka fajna akcja, ponieważ będziemy sobie kosić lucernę. Więc fajnie, lucerna będzie spoczko koszona dla jego, bo ogólnie, co by nie było,
będzie nam też potrzebna dla krówek, nie? Więc dobra, sobie tutaj... O, niech ona się rozłoży. Mesko nasze kochane. Będę się też podłączyć tutaj ten. Z tego co wiem. Wałek. Okej. Okay. Wszystko jest git? Chyba tak. Dobra. Więc tak, jak to zacząć może? W sumie kurczę. Na pewno nie od miedzy. Nie od miedzy zacznę, tylko sobie zacznę z tej strony. Troszkę na razie przejrzę przez to. Bo muszę zacząć najpierw od miedzy to ogarnąć. Dopiero później będę mógł sobie gdzieś tam, powiedzmy, wiecie, już działać w jakiś sposób. Że dookoła. Więc ten przejazd zawsze taki jest pierwszy najgorszy. O, poszło. Dobra. To lecimy. Kosi się nam? Kosi się elegancko. Więc fajniuchno. Trochę trawy zahaczymy, bo tutaj przy słupie. O matko, pędekę porwałem. O, w dupę. Chyba git jest. No git, ale pędeka chyba podarta jest. O, no to fajnie. Borsuk mnie zarobi, jak zobaczy to, nie? Pozdro borsuk w ogóle. No, także fajnie. No i dzisiaj taka akcja 3-packiem, ponieważ jak mówiłem, 3-packie są takie typowo malutkie akcje, żebyśmy mogli sobie pojeździć tam jak ktoś trzeba, coś pozgrabić, coś wykosić na szybkości, więc 3-pack do tego służy nam po prostu. A jak chodzi o MTZ, to jest po prostu, znaczy Belarus jest po prostu większy do cięższej akcji, także spoczko. I postawiłem, że na razie 3-packa się nie będę sprzedawał, po prostu on sobie będzie, kupię kabinę, troszkę go zmodyfikuję, delikatnie może mu kolorek odnowię i będzie chyba raczej spoko, jak chodzi o 3-packa. I ta powiedzmy nam do kolejnego sezonu dociągnie, może nawet na 2 sezony. Wiadomo jak to tam jakoś sobie będzie. A co dalej się z tym stanie, to już nie wiem, zobaczymy, nie? Więc okej. Dobra. Podnieśmy sobie tutaj i przejdźmy na drugą stronę w takim razie. Opuściłem, dobra. I lecimy. Nie wiem, czy też mi się uda dzisiaj to wykosić. Na pewno bym chciał też może jakiegoś speeda wam strzelić, więc chyba będzie speedik jakiś walnięty dla was. Bo też nie chciałem całości, wiecie, kosić tego po prostu. Na odcinku troszkę by to zajęło. Znaczy tak, rozmawiając z wami po prostu, bo wiecie, sami się tam temat skończy, coś takiego. Więc wiadomo jak to działa. I też bardzo wam dziękuję za odcinek. To był chyba 5, albo raczej już trochę po prostu, tak nagrywam na zapas, to będę teraz trochę. Odcinek z prasowaniem, bo w każdym razie bardzo wam się spodobał. Więc ja wam bardzo dziękuję za niego, bo naprawdę mega fajne reakcje pod odcinkiem. Raczej wam się podoba, tam też mówiliście, że nie robię tego, mówiłem, że nie lubię roleplay, ja sam robię roleplay. Jak mówię, te wstawki roleplayowe są takie po prostu, żeby tylko tak wczuć się w klimacik i potem po prostu lecieć odcinkiem normalnie dalej. Więc spokojnie, roleplay taki typowy nie będzie robiony, nie będę żadnych tam na modulatorach głosu dzwonił po kolegów, żeby mi tam robili jakieś scenki czy coś. Bo nie ma co robić z farminga Hollywoodu. Tylko raczej wiecie, delikatna wstawka, która też tam nam wspomni tylko o czymś na początku, a potem lecimy oczywiście z odcinkiem dalej. No i też ktoś tam napomina mi, żebym się rozwijał i nie grał roleplay, bo wiadomo, to nie jest jakiś film. Więc oczywiście, że tak, rozwój mnie będzie bardzo ważny. Jednakże sam season po prostu wymusza na mnie tak długi rozwój, w czasie po prostu się odleka. Że no jest trochę lipa, nie? A używając starych maszyn, nie ukrywajmy, no jest troszkę ciężej. Więc ten progres będzie widoczny, tak myślę, dopiero po około 20 odcinku, kiedy to trafimy na już kolejny sezon, powiedzmy, to będą już kolejne żniwa. Bo pól mamy więcej, będziemy mogli nawozić je i tak dalej, więc to wszystko potrwa po prostu, będzie trwało no, jakby na większą skalę będzie prostorowane i tak dalej, nie? Więc myślę, że to nie ma raczej co wam tego tłumaczyć, bo to wszystko raczej jest jasne i zrozumiałe. Ale tak, osób będzie dla mnie bardzo ważny. Mam też teraz na koncie, jak widzicie, 104 tysiące ogólnie. I te 104 tysiące, mówicie, że mam tyle pieniędzy, a pożyczam jakieś maszyny, coś takiego. Oczywiście, że tak, zgodzę się z wami jak najbardziej. Ale pamiętajcie, że mam tylko 4 krówki chyba, czy coś takiego. Chyba 4 krówki mam tylko. Ja chciałbym sobie do krówek dokupić na zimę, żeby już na kolejną dawały mi mleko, rozumiecie? Muszę teraz pozainwestować w te krowy, żeby one jak najwcześniej po prostu mi się już zwracały. Więc pójdzie ostry tryhard, jak chodzi o krowy i będę musiał sobie po prostu załatwić masę rzeczy do tych krów po prostu, nie? Wiecie, rozrzutnik to prawda jestem jakiś tam. Będę musiał kupić chyba beczkę na gnojowice, też się to przyda oczywiście. Przyda mi się również, jak chodzi o krówki, jakiś mieszalnik do TMR-u. Silos sam będę musiał postawić, przecież to jest naprawdę masakrycznie dużo ilości. Masakrycznie dużo ilość pieniędzy na to pójdzie. No i te 104 tysiące sobie, wiecie, mam odłożone po prostu jakby na te krowy, nie? Nie no. Jestem idiotą.
Znowu zapomniałem sobie po prostu tankować go, nie? Ja tak będę latał z tymi kanistrami chyba, dopóki nie wiem, co się stanie. Dobra, po prostu idę po ten kanister, zaraz wracam. Masakra po prostu jest ze mną, nie? Co zapomniał go zatankować. Dobra, wracamy, słuchajcie, sprawa tego typu, ponieważ na gospodarstwie skończyło mi się w ogóle paliwo. Totalnie nie mam nic. Nic, totalnie nie mam paliwa. Musiałem iść do sąsiada pożyczać. Na szczęście ten sąsiad mieszka tutaj, to więc niedaleko tam, o, nie wiem czy widać ten dom. I mówił, że jak coś, to przyjechał, bo on ma jeszcze beczkę. Zostało mu za mną trochę paliwa, więc mogę sobie od niego pożyczyć. Oczywiście, no też to tak zrobimy, co by nie było. Więc dobra, czekajcie. Odpalę sobie w takim razie kosiarkę. Podniosę sobie ją. Zrobię przejazd i podskoczę po prostu do niego tam na gospo, bo to jest niedaleko. Więc jak będę przejeżdżał kolejnym razem, po prostu podejdziemy znakować na fulla już, żeby nie było problemu z tym paliwem, ale faktycznie kurczę, no zapomniałem kupić paliwa, więc prawdopodobnie będzie jakiś wyjazd do sąsiada, który ma tam paliwo i tak całkowicie serio ma paliwo po prostu, tam jest u niego stacja paliw, więc pojedziemy sobie do tego sąsiada z beczuszkami jakimiś pustymi, z kanistrami. Okej. Napełnimy wszystkie kanistry i beczki i tak dalej i dopiero sobie, wiecie, zrobimy powiedzmy już tam jakieś zapasy tego paliwa. No bo co by nie było, trochę się przydaje to paliwo. Jak ja mam co chwilę tankować na polu i chodzić z kanistrami, to bez sensu, nie? No ale faktycznie, kurczę, na śmierć zapomniałem o tym paliwie, nie? Muzyka sobie gra? Gra muzyka chyba, powinna chyba grać. Dobra, więc fajnie to się kosi. Troszkę powoli, bo wiadomo, że to mesko jest węższe od tego zwykłego agrometa czy coś. Kurczę, nie pamiętam jak te kosiarki się, wiecie, takie te polskie, te co Daniel Moc wydał, nie? Na podchabie, to właśnie one są troszeczkę węższe i pewnie sobie potem wymienimy to męsko na tamtą kosiarkę, ale to gdzieś tam w przyszłości, później więc nie jest z tym chyba problemu. Dobra, i to jest tutaj właśnie, to jest w tym miejscu, więc ja pozwolę sobie za chwilkę przejadę tam, tylko dokończę sobie przejazd. Pojedziemy stankować sobie. Kurde, pyli się. Okej. Dobra. Nie wiem czy w ogóle. Dobra, chyba nie będę składał, bo tam może. Rzecz nie, no. Czekajcie. Chyba przejadę, nie? Ale wolę sobie złożyć. Okej. Składa się. Więc spoko, mogę sobie zasiąść. Nie, się tutaj elegancko składa. I my pojedziemy sobie tutaj do sąsiada. Okej, u niego też widzę trochę tych prosło. Tu fajne gospo, młodzieżowe takie. Znacie już z jakiejś innej mapy. Okej, gdzie on to miał, gdzie on to miał? O, tu jest jakaś beczka, chyba tutaj będzie to, nie? Bo tutaj się wystawił chyba stąd. Więc atakujmy sobie. Na fulla? O, na fulla, elegancko. No i super sprawa. Dobra, w takim razie ja sobie zawijam i lecę dalej oczywiście. Dobra, trzeba mu tutaj trochę tego paliwa oddać. Później jak już sam sobie, sam zakupię paliwo, to tu się przyjdzie sąsiada i się mu odda po prostu. Dobra, fajnie, że blisko, całe szczęście, nie musiałem daleko jeździć. Znaczy, musiałem przejść na, do siebie na gospo, patrzeć, nie mam paliwa, kurczę, co teraz, nie? No i poszedłem tutaj do sąsiada, to bliziutko, więc na całe szczęście on miał, więc nie musiałem nigdzie tam gdzieś daleko łazić. Dobra, odpala się. A, muszę rozłożyć jeszcze. Dobra. No. Więc lecimy. Także takie mini stawki, fajne, spoko, myślę, wiecie, troszeczkę tak, nie chcę tego tam wam tłumaczyć co odcinek, albo to wiadomo, że się wybijamy z tego rytmu, a chciałem, żebyście tę serię naprawdę poczuli, bo ona jest konkretna i też wiele opinii słyszałem od innych twórców farmingowych i może naprawdę fajnie, nie jest to przesadzone, jest to ze smakiem robione, z jednocześnie też fajnym takim, jakimś tam zawsze fajnym polskim klimatem, więc super, bardzo się cieszę z tego powodu, że mi się podoba, no i oczywiście cóż, nie ma co zwlekać chyba. Dobra, halo, wracamy. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale mi bateryjki padły w moim GoPro, a tak całkiem serio, skończyło mi się miejsce na dysku. Czajcie? Że można wykorzystać 2 terabajty miejsca? To jest wow, ale no fakt, miałem tam chyba ze 100 filmów nagranych swoich poprzednich, także pouzam troszkę je, więc mam teraz miejsce. Ale to nic, bo nie wiem, w którym miejscu mi urwało, w każdym razie. I tak miałem zaraz tutaj kończyć ten klip i chciałem wam po prostu zrobić speeda, żebyście mieli tutaj fajnie to pokazane, bo ten niech też odcinek trwał jakoś tam wieki. Także cóż, robimy w takim razie tutaj fajne, szybkie przejście i lecimy oczywiście z no wiecie, z całym tym naszym speedem, nie? Więc zapraszam do oglądania po prostu.
Okej, wracamy ponownie. No i tak, wojcy kończono już kosić, ta lucerna została powoli wykoszona. Ostatnie przez mi zostało tam parę jeszcze o mijaków zostały poprawki. A tak to już wszystko. No i zaraz będziemy sobie to, oczywiście to przetrząsać, bo chcę, żeby tak naprawdę po prostu przeschło sobie. Wiadomo, że w tych pokosach to będzie schło wolniej po prostu, bo jak to dopiero wiecie, świeżo ścięte, przykryte, a tak sobie to porzucam po samym polu, to będzie trochę prościej. Więc myślę, że spoczko. Timelapse troszkę długi, też przekazuję sobie screen na stream, ale to nie wiem, czy zrobiłem tam z cięcie, czy nie, mam nadzieję, że tak. Muszę tego środka troszkę tak nie łapie z tamtej strony, dziwne. Bardziej łapie jakby od środka, tak nie powinno być, ale to nic. Okej, okay. Dobra, spoko, więc lecimy dalej oczywiście sobie z tym. Już to ostatnie przejazd mi został, tam jeszcze jakieś jakaś grzywa została na środku. Więc szybko sobie podejdziemy, wyłączę sobie, jak tam są na paliwa? Nie, masakrycznie szybko to paliwa leci, nie? Naprawdę, ale to w sumie spoko. Bo będziemy chociaż pamiętać o tym, żeby to tankować, co nie? Dopiero co narzekałem, że Jezu, w tym formingu paliwo to się zapomina i w ogóle się tankuje tych maszyn. No jednak jak się trochę tymi maszynami porobię, trochę się tak tankuje. Więc fajnie. Ja się po prostu z tego bardzo powodu cieszę, ponieważ mogę sobie w końcu coś porobić z tym paliwem, a nie tylko tak, że wiecie, ono jest, bo jest, nie? Więc super sprawa. Dobra, zachowajmy sobie to wszystko, ja sobie też teraz złożę to. Okej. No i elegancko, dobra. Ruszamy powoli, oczywiście powolutku, przepinamy się na przetrząsarkę. I cóż, i o matko boska, no, na średnicku jechał. Przepinamy się na przetrząsarkę, przetrząśniemy sobie to, to myślę już nawet bez tego raczej. Bez cięć, raczej nie, zobaczymy też jak odcinek wyjdzie, bo trochę ten timelapse jednak zajął. Nie muszę skręcić tutaj, ja zapomniałem, że mam tutaj drogę, ale droga to jest elegancka, teraz walnięta. Kurczę, fajnie to wyszło, naprawdę spoko. Wiadomo, więcej to nie mogłem jakby zrobić tego lepiej, bo jakby wijąc się bym mógł zrobić to coraz lepiej. No ale chociaż troszkę tej drogi takiej tutaj wyszło. Może troszeczkę tutaj żwiru dam, dajcie znać, dajcie tutaj żwiru czy nie, bo w sumie mi to tam lotto. A wy w sumie możecie mi coś tam doradzić, więc to będzie zawsze jakoś fajny. Dobra, pojedziemy sobie chyba tamtędy, bo to nie wszystko zajęte. Jest tutaj przyczepa, co rozładowałem sobie z kostek. A tu sobie rozrzutnik, więc pojedziemy sobie tędy. Dobra, trochę już widzę krzaki zarosły, kurczę, nawet nie wiadomo kiedy. A, przy okazji też od klasa odczepiłem sobie header, więc fajnie. Gdzieś pewnie na zimę będę go sprzedawał po prostu ten tego klasa. Więc ja sobie też to zostawię na razie przy kerszerku, ponieważ będziemy sobie to gdzieś tam pewnie też myć po wszystkim, więc nie ma co. Okej. Okay. Gdzieś tego tam zostawiać w garażu brudnego, bo wiadomo. I tak zaraz trzeba będzie tego użyć, nie? Znaczy trzeba będzie to umyć. Więc dobra. Ciśniemy sobie tutaj. Już sobie cofnę, tylko zabieramy sobie ten nasz przetrząsacz, przetrząsarkę. No i ruszamy dalej, nie? W pogoń. Zaraz sobie wałek podepnę, żeby nie zwlekać. Dobra. Fajny taki smukły przetrząsacz. Myślę, że skręcę. Patrz. O, zmieszczę się? Zmieszczę. Spoko. Dobra, i lecimy. Tak, miałem ogólnie grać też, z speedtrackiem, ale ostatecznie powiedziałem, że wiecie co, machanie głową to jest nie zbyt spoko pomysł, bo fajnie może jakoś realnie wyglądać. Jednakże kamerę, którą teraz posiadam po prostu na myszce, już tak wyczutą, że mogę sobie z nią spokojnie już jakoś tam grać. No i też jest fajna, taka płynna, więc nie ma tego takiego jak kiedyś, taka poszarpana, nie? Więc to spoko opcja. No i też sam free track buguje się po prostu sam sobie, bo czasami jest tak, że on sobie tam działa, nie działa i wiecie jak to działa, nie? Więc naprawdę bardzo średnio, tak jak właśnie nikt nie jeździ, ale chyba nie, raczej nikt nie pamięta nie jeździć. Dobra. I fajniuchno. Dojedziemy sobie, zawsze myślimy, że tu jest jedno pole, to po prostu taka miedza jest, której nawet na początku nie widać tak za bardzo. A tu faktycznie miedza ta jest, nie? A, no i właśnie, też dzięki za informację, bo ten odcinek w sumie powstał teraz dzięki wam. Ponieważ napisałem, powiedziałem wam na odcinku, że coś takie info. Czy chcielibyście, abym najpierw robił lucerny, a potem prace pożywne, oborniki i tak dalej? Mówiście, że tak, ponieważ te prace pożywne zwykle robię gdzieś na wiosnę, znaczy na jesień. Więc jak najbardziej tak, żebym teraz zaczął robić lucernę, bo krówki są jakby nie było ważne. I żebym się teraz nimi zajął.
Więc w sumie spoczko i troszeczkę jakby dzięki wam ten odcinek tutaj powstaje sobie. Czekajcie, teraz sprawdzę. Dobra, ona się teraz jest w twarzy półsucha. Ja teraz pokażę, jak wygląda sucha lucerna. Powinna też być teraz sucha lucerna, o ile się nie mylę. Ale chyba trzeba poczekać jakiś czas. Chyba tak. Dobra, w każdym razie fajnie, że się tworzy ta półsucha lucerna. I potem za, nie wiem, za parę dni trzeba będzie przyjechać to wszystko jeszcze przetrząsnąć na spokojnie, żeby się zrobiła sucha lucerna. Bo ona jest teraz półsucha, więc fajnie, że ten Mais Plus daje nam takie możliwości w postaci właśnie wielokrotnego przetrząsania. I oczywiście to jest jak najbardziej realne, bo nie pamiętam, czy ktoś kiedykolwiek przetrząsał po prostu raz i tyle. No nie, pokaz sobie tam powiedzmy schły. Może tak będę iść, dobra? Żeby troszkę tak pokazywał, jak to się dzieje, bo tak chce się odwracać. Więc tak trochę z drona będziemy, z drona wam pokażę. No więc właśnie, to co mówiłem, że zawsze było tak, że się to schło sobie to w tych pokosach, a dopiero później, jak to wszystko sobie tam powoli przeschło, to się jechało przetrząsać, co nie? I potem sobie to przetrząsnęło się, no to wtedy jeszcze raz się przetrząsało, ten ostatni raz, powiedzmy tak już na spokojnie. I podczas zwykle tego, gdzie to się tam schło, to kolejnym dniem już właśnie właściwie było prasowanie, jak tylko była dobra pogoda, nie? Wiadomo, jeżeli to się tam powiedzmy zamokło to, bo powiedzmy zrobiło się trochę mokro, gdzieś tam deszcz popadał, no to się znowu jechało, czekało się aż to przeschnie i znowu trzeba to przetrząsnąć, żeby to wyschło tak jak trzeba, bo wiadomo, że w prasie to potem też się gdzieś tam zapycha, ciężko to idzie i jest po prostu ciężko potem z tego robić jakieś tam kostki, bo o ile belki jeszcze jako tako pójdą, to z kostkami jest naprawdę ciężko, nie? Tak samo nie wiem, jak macie powiedzmy się tam, czy wzięliście jakąś prasę w ralu, to wyobraźcie sobie, jak ciężko byłoby sprasować trawę, nie? Taką świeżo skoszoną. Po prostu wydaje mi się, że niemalże niemożliwe byłoby sprasowanie czegoś takiego. Na pewno byłyby trudności i ta prasa by mogła się nam gdzieś powiedzmy zapchać, co nie? No myślę, że nie jeden klin jakiś tam, czy jakiś pasek by się mógł urwać albo nadwyrężyć co najmniej troszeczkę, nie? Bo mogłoby być po prostu ciężko. Ale po prostu by to wszystko się ślizgało i tyle, nie? No bo raczej tak by to, tego by tylko doszło. Więc wiadomo, jak to działa sobie. No, no i fajniuch, no, przetrząśniemy sobie to. Ona potem jeszcze jakieś sucha, ta lucerna, jest jeszcze bardziej taka jasna, taka bardziej szara. I o to właśnie mi chodziło, żeby te tekstury tutaj na tej mapie były takie, no, realistyczne, nie? Powiedzmy, to były takie mokre, zieloniutkie, a potem już jak mamy to faktycznie, wiecie, suche, to żeby to było szare, żeby to było na wiór wysuszone, nie? Że to faktycznie czuć, że to jest jakieś tam siano suche, nie? O, bezniarka sobie jechała. Fajnie. Ogólnie Warrow to jest jedna chyba z lepszych miejscówek na mapie, tak naprawdę, wiecie? Bo jest takie fajnie, że mamy pod górkę, taki podjazd delikatny. Tam widzimy z daleka drogę, piękny las, jakieś gospodarstwa. Bardzo to jest fajne, urokliwe miejsce. Dlatego tak po latach sobie troszkę wybierałem z myślą o takich fajnych miejscówkach na odcinek. No i też gospodarstwo w sumie sobie nie było. Jest bardzo nastawione na rozwój. Jak na innych byłoby ciężko, powiedzmy, robić gdzieś tam jakieś silosy. Tak na tym, myślę, będzie idealnie tutaj pasowało po prostu. Ale to wam wszystko pokażę, bo silos na kieszonek też będzie oczywiście tam potrzebny w jakiś sposób. No i myślę, że póki co to silos, znaczy kiszonkę będę robić raczej po prostu z traw raczej, nie? Póki nie mam jeszcze sprzętu do kukurydzy, nie mam siewnika do kukurydzy, no to trochę średnio, co nie? No i też pola, co by nie było, raczej bym brał tamte przy domku na kukurydzę. I bym tam tak działał po prostu. Ale to, wiecie, zobaczymy sobie gdzieś tam z czasem, jak to pójdzie. Fajnie, fajnie to idzie, super sprawa, bardzo dobra robota. Że w ogóle muzykę sobie włączmy w radyjku, bo tak cisza trochę bez tej muzyki. Wiadomo, tam dla niektórych trzypek jest muzyką dla uszu. A dla niektórych, przynajmniej dla mnie, nie jest. Nie, żartuję, oczywiście, ja tak strasznie cisnę po tym trzypeku, ale uważam, że wiecie, no we się jest spoko w realu, tak średnio, no ale każdy ma tam jakieś inne gusta, to o wiele razy mówiłem, więc tego tematu w ogóle nie poruszajmy, to jest jakieś chyba tabu dla niektórych, więc okej. No też spoko właśnie to, że Suchy mi już dał takie info, taki cynk, że mogę już powiedzieć oficjalnie, że ten trzypek niedługo będzie miał premierę, więc super, też się cieszę jednocześnie, bo wiecie, jak wychodzi jakiś, jak dostaje jakiś modzik, powiedzmy gdzieś tam na testy, czy po prostu tak po znajomościach jakichś tam, po kolegach, no to fajnie, bo sobie mogę pograć na czymś nowym, ale jak wychodzi, to się cieszę bardzo bardziej, ponieważ będziecie mogli wy pograć na tej maszynce i będę mógł ja z wami pograć na tej maszynce, co nie?
Jest wiele modów, na których chciałem na przykład grać na multiplayer, a nie mogę, ponieważ są one prywatne i powiedzmy udostępnienie takiego większego grona osób po prostu nie wchodzi w grę, no bo no szkoda po prostu autora, nie? Że on się nastarał, a ja tam gdzieś bym to wydał dla jakiejś serii czy coś, więc to no wiadomo, że trochę to nie fair. Dlatego jakieś mody wychodzą, to się z tego bardzo cieszę i fajnie też, że na modhubie, a nie na jakichś tam stronach, które potem mogą wam spokojnie ukraść te linki czy po prostu podpisać je za was, nie? No to jest jednak słabo trochę. Więc wiadomo, jak to jest. Tak samo jak na przykład szóstki Karasia wyszły, no już są edity, co nie? Już są edity, wiadomo, one i tam chyba, nie wiem, słyszałem jakiś info u Arka na live'ie, że Karaś chyba to będzie rzucał, bo skoro ludzie sobie tak fajnie sami radzą, to po co on ma robić, nie? Skoro już są jakieś edity. Wiecie, działa to tak, że no póki tam jak... A co teraz Arka dokładnie z tego streama? Dopóki mapa albo mod nie jest wydany, to jest ale fajna robota, super robisz, to robisz, nie? Jak wydasz, to nagle każdy ma w dupie autora i robi po prostu edity, nie? Więc no trochę taka prawda w tym farmingu. Muszę tu uważać jednak, żeby to się wyrabiać z tym, żeby nie przetrząsać 3 razy tego samego czy coś, nie? No i wszystko było dokładnie zrobione. Ale myślę, że tak będzie, więc fajnie. No, więc no, taka niestety prawda jest, tak samo myślę. Znaczy oczywiście, jak chodzi o Eastern, jak już ona wyjdzie, ta mapa, no to edycje jak najbardziej są... no, pozwalam na edycję, ale tylko dla siebie, co nie? Bo jeżeli chcecie to udostępniać komuś, no to wiecie, trochę słabo. Powiedzmy na jakaś paczka 2-3 osób, żeby sobie pograć na multiku, jeszcze rozumiem, co nie? Ale jak ktoś to już tak typowo, wiecie, no, kradnie i po prostu na jakichś swoich linkach daje, no to średnio, co nie? Jest tyle szczęścia, że na przykład ModHub teraz nie ma tych limitów pobierania w ogóle, znaczy ogólnie nie miało, nie? Więc spoko, jeżeli ktoś chciałby wrzucić jakiś hosting, który zarabia, no to te pobieranie jak będzie troszkę trwało i to troszkę też odrzuca graczy raczej, co nie? Bo lepiej pobrać oryginalny produkt od twórcy z ModHuba, niż pobierać jakieś zedytowane ścierwo na jakichś innych śmieciowych stronach, które po prostu chcą tylko zarobić, co nie? Więc spoko jest ta opcja, że ten ModHub tak działa, nie? W ogóle głos mi teraz tak dziwnie brzmi, bo to daily jednak, powiem szczerze, trochę ode mnie wymaga pracy, nie? I wydaje się, że to się taki dosyć prosty patent. Po prostu wrzucę codziennie filmy i tyle, nie? No ale wiecie, z monitorem życia, kiedy ja na przykład idę do pracy, wracam, potem jestem zmęczony i co robię? Jest północ, a raczej 48 minut po północy, a ja jeszcze nagrywam odcinek, co nie? Dodatkowo jeszcze muszę zmontować 7 odcinek na tropie kręgów kukurydzy dzisiaj jeszcze i zmontować ten odcinek i wrzucić wam te 2 odcinki, żebym jutro mógł spokojnie wstać rano i zrobić live'a na przykład. Jest to po prostu dramat. A czy dramat? Wydaje to się ciężkie, ale powiem szczerze, naprawdę komunikaty, które dostaję teraz od YouTube'a, co nie? Że na przykład tam mogę dokładnie powiedzieć, że zasięgi tam na przykład kanału sobie rosną przez to, że wy częściej oglądacie te filmy, więc to jest super dla mnie sprawa po prostu, bo kanał sobie odżywa. I nawet nie byłem w szoku, że aż tak ten kanał odżywa sobie, więc super sprawa. Mega się tym jaram, ponieważ jest dla mnie coś ważnego, bo troszkę ten kanał sobie zaniedbałem, więc fajnie, żeby sobie troszkę powrócił w te łaski YouTube'a. No i też wiem, że wam się po prostu podoba aktualny mój ten sposób nagrywania. Dlatego też cieszę się, że tak to idzie i gwarantuję wam, naprawdę mogę to zagwarantować już teraz, po tym powiedzmy tygodniu nagrywania, że jeżeli utrzyma się aktywność wasza, z waszej strony, w sensie na tych filmach, ja postaram się utrzymać swoją. Czyli po prostu challenge daily trwa do 13 maja, czyli do moich urodzin. Dla mnie to już jest właściwie dokładnie miesiąc, bo mam teraz jak nagrałem do 14, to jest po północy, więc u mnie 13 był. Jak zacząłem nagrywać to wcześniej, więc miesiąc nagrywanek jeszcze mi zostało, ale jeżeli naprawdę wy dacie mi taki odzew, który pozwoli mi po prostu da mi taką motywację do nagrywania, to nie widzę problemu, żeby to po prostu przedłużyć, co nie? Bo gra mi się fajnie, jest super sprawa z tym wszystkim, z tą mapą i z tą serią, w ogóle z nagrywaniem, więc jest taki power troszkę do tego, nie? Więc spoko opcja. Dobra, zgaśnę sobie teraz. Ja może stanę tak, zakręcę kołami, żeby nie poleciał. I przejdźmy teraz do tej rzeczy drugiej, które miałby kończyć odcinek, ale jednak nie, ponieważ wykosimy sobie troszkę trawę. Wykosimy trawę na podwórku, ponieważ takie duże kępy sobie zostały i przy okazji tą trawę damy naszym krówkom, żeby troszkę miały co jeść. Więc spoko opcja, bo sobie wykosimy trochę tej podwórko, a wiadomo, że
kosząc to podwórko troszkę też zyskamy sobie trawę dla krówek i przy okazji będziemy mieli ogarnięte podwórko jakieś, nie? Bo jest strasznie zarośnięte. Ktoś przyjedzie w gości i pomyśli, boże, ten rajd to nic, nie dba nic. Więc no, troszkę tak sobie to powykaszamy. To koltanki chyba akurat wykosiłem ostatnio, no, więc nie jest źle. Tu jeszcze coś przyda. No to jakieś chwasty dziwne jakieś, nie wiem, to chyba trzeba randapem cisnąć. Chyba tak, to trzeba randapować raczej, bo to już nie ma sensu. Okej. No więc fajna opcja, na przykład też jakieś są kosiarki na odhabie, powiedzmy takie ręczne, albo po prostu kosiarki. To warto sobie dbać o to podwórko, bo to też fajna opcja, tak sobie pokosić, co nie? No ostatnio to ktoś tam to z widzów polecił w komentarzach na YouTubie, ale też robiłem to na streamie na Twitchu, na który was oczywiście serdecznie zapraszam. Link macie do Twitcha w opisie, followujcie, bo streamki są fajne, trochę tam humoru jest, trochę taki jestem, trochę jakby swój, więc można poznać mnie troszkę z innej strony, tylko z takiej, tutaj jak teraz widzicie, taki, a chłopaczek se nagrywa, grzeczny rajocik, eastern, haha, tylko tam już wiecie, jestem po prostu bardziej na luzie, nie, dlatego podchodzę sobie, więc jest trochę inaczej, tu już trochę wykosimy, nie chcę też tak po tym cisnąć, okej, dobra, powiedzmy, że niech będzie spoko, a jeszcze tam zahaczę trochę, dobra, zahaczyłem trochę, tu spoko jakoś to wyszło. Tu jeszcze właśnie, tu trzeba jeszcze wykosić. I zaraz sobie to zbierzemy i damy to krówkom po prostu, nie? Grabi nie mam, ale to jest tak na tyle mało kupek, zaraz się damy sobie po prostu to radę po prostu widłami. Zanieść to do obory i tyle, nie? Przy okazji na tyle krówek co mam, to im to żarełko wystarczy. A mi nie trzeba będzie przynajmniej, dopóki to terna sobie schnie, nie trzeba po im tam dowodzić żarcia, nie? Więc super sprawa. Podwójny pożytek, bo i wykorzystam sobie podwórko przy okazji. A i będę też miał krówki zdrowe. Dobra, git. Tu jeszcze coś jest. Aby takie te swiatkami pokoić, to jest najważniejsze. A reszta? Spoko. No! Od razu lepiej, nie? Od razu lepiej to wygląda. Dobra, przejdźmy teraz sobie tak. Gdzie ja zostawiłem w ogóle widły? Ale chyba widły są przypięte do... Tak, tu są widły. Więc dobra, idziemy. I co? Pozbieramy sobie w takim razie, no spokojnie, jakoś tak. Dobra, tu jeszcze mamy to. I tutaj? Coś chyba nie było? Nie, tu nie było. Tu było trochę. Będę radę to pozbierać? Czy nie bardzo? Coś tutaj pozbieram to jakoś tak powolutku, ale ciężko jest za tego powybierać za agregatu. Też niedługo agregat pójdzie w ruch, także spokojnie, wszystko gdzieś tam się też jakby nie trzeba, to przyjdzie czas na każdą maszynkę. Raczej nie będę sprzedawał czegoś, czego wiecie. No ja chciałem to po prostu użyć, a potem to wymienić w późniejszym terminie. Ja będziemy mieli tylko jedną kupkę widełek, tego co mi się wydaje. Właśnie tu jest sporo. Ale zawsze trochę się tam krówką rzuci żarełka. Cię przyda trochę, nie? Okej, tu jeszcze. To sobie poprawimy. Że tak nie patrzę w kamerkę na was, zwykle staram się patrzeć, po prostu żebyście wiedzieli, że mówię do was. Ale jak robię coś takiego jak tutaj, no to staram się jednak skupić się na tej pracy. Dobra. O Jezu, nie tutaj. Czekajcie. Ale wysypałem teraz. Może... Gdzie co? Zrobię sobie lepiej to tak. O, teraz spoko. To trawy co tu mam. No niestety, ale muszę sobie zebrać, kurczę, pieczone. O. Czekajcie. Mi się wysypało troszeczkę. O, już jest full? Dobra, sobie w takim razie gdzieś tutaj to wyładuję, tą trawę. Ale tak sobie resztę zbierzemy. Ej, czyli widzicie, jedne widły tylko mi zostały, czajcie? Nie jest to ja tej... To ja tą suchą lucernę będę się chyba spracować w kostki w takim razie. Jakoś tak. I to... Po prostu procjować, co nie? Bo raczej nie będzie sensu, żebym to zbierał luzem, albo gdzieś wysypał sobie. Bo chyba będzie to średnio pasować w jakiś sposób. Dobra, to jeszcze trochę sobie zbierzemy. No to już jest wszystko. Tu jeszcze mam troszeczkę. Tu trochę zostało i tu już chyba wszystko jest. Chyba tak. Jak to mi tam zostanie, to sobie oczywiście to potem zbiorę. To jest wszystko, to jest wszystko. Spoko. Więc fajnie, wysypmy sobie tę kubkę. No i spoko, tu koło mleka. Fajnie, fajnie, a sobie, o. Wbijemy sobie widełki. No i dobra, jak tutaj wygląda nasza sprawa u krówek? 4 krówki, bardzo mało. Trzeba im dawieć jakiegoś
Może marchwi trochę od sąsiada, nie wiem, kurczę. Wodę pewnie trzeba mi przywieźć. Trzeba przynieść wody, więc pewnie w kolejnym odcinku, jak będę coś tam nagrywać, to pojedziemy od razu do źródełka po wodę. O, po prostu umyjemy trzy maszynki przy okazji, tak pod koniec odcinka. Umyjemy sobie w kolejnym odcinku oczywiście przetrząsanie, może nawet sprasowanie jakieś, jak się uda. No i napojenie krówek, myślę, spoko opcja. Też się szykuje fajny kontrakcik niedługo od Sołtysa, także oglądajcie filmik, filmik i całą serię, bo będzie coś fajnego po prostu, nie? Coś fajnego, coś takiego, co chciałem robić. Już na tym, nawet o tym na streamie mówiłem, więc spoko opcja, nie? O, no, zaczekaj, tak tego grata trzeba umyć. Niedługo już wychodzi, także śledźcie mod huba i pobierajcie, jak już wyjdzie, bo naprawdę, naprawdę warto. Dobra, i wszystko spoko. Odłóżmy sobie. No i cóż, w takim razie ja wam dziękuję za uwagę. Super, że ze mną byliście w tym odcinku. Oczywiście życzę wam pewnie miłego dnia, bo ten film jest rano. Gdzieś jest rano, no i miłego weekendu. Bo już jest piąteczek, więc wiadomo, trzeba się troszkę tym pod koniec tego dnia wychillować. Więc dzięki za uwagę, do kolejnych filmów. Trzymajcie się, no i cześć, do jutra. Pozdrawiam.